i te zawodniczki, jak i te, które nie mają jeszcze takich doświadczeń w takich dużych biegach. Zegary ruszyły, trasa czysta, rowerzysta tutaj z organizatorów podpowiedział nam, że już biegną, a więc za chwilę, już nawet widzę tam gdzieś ze podwyższenia na końcu długiej, za chwilę ich zobaczymy. Pierwsze okrążenie. Policyjne motocykle i za chwilę pierwsze zawodniczki. I gorące brawa, szanowni państwo, pierwsza zawodniczka już za nami, za nią czteroosobowa grupa pościgowa. Potem zawodniczka numer 6 i kolejna grupa zawodniczek. Jak państwo widzą, już ten początek, już ten start od teatru nieco nam rozciągnął tą grupę biegnących, ale tu się może jeszcze wszystko zdarzyć, to jest dopiero początek. Kolejne zawodniczki już mają za sobą pierwsze metry. Proszę zwrócić uwagę, że biegnie tutaj taka duża grupa. Część zawodniczek tutaj biegnie praktycznie wyczynowo, czyli już na dużym tempie. Pozostałe traktują te 5 km jako swego rodzaju wyzwanie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przyjechały tutaj z różnych stron naszego kraju. Tradycyjnie zresztą dla niektórych to pierwszy występ w tej imprezie. Inne są już niezwykle doświadczone, wiedzą jak tu biegać, wiedzą jak rozłożyć siły. Tu, szanowni państwo, na takich płytach też biega się zupełnie inaczej, trzeba biegać nieco ostrożniej, no i przede wszystkim dokładnie rozłożyć sobie tempo tego biegu. To właśnie od umiejętności rozłożenia swoich sił zależy sukces. Gorące brawa dla nich, szanowni państwo! Brawo, brawo, brawo! Można klaskać, można też ręką bić te bandy, które są poniżej państwa na płotkach. To także daje spore możliwości. Brawo, brawo dla nich, szanowni państwo. Jak państwo widzą, i młodsze, i nieco starsze zawodniczki, wszystkie jednak uśmiechnięte, pogodne. No i pozdrawiają tam bliskich, którzy stoją za płotkami i obserwują ich wysiłek.